Teto Wtorek, odcinek 23. Witaj, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj porozmawiam sobie o tym, jak jeść ketogenicznie w restauracji, w kawiarni, czyli ogólnie na mieście. Wiele osób, które szczególnie rozpoczyna swoją przygodę z ketozą, pyta mnie, co mam zrobić, jeżeli będę mieć jakieś wyjście służbowe, będę chciała po prostu się spotkać z koleżanką na kawie, czy nie będę mieć czasu nic ugotować, czy będę gdzieś w trasie i po prostu trzeba będzie się zmierzyć z restauracją. Niektórzy wręcz boją się tego po prostu jedzenia w restauracji, bo wydaje mi się, że tam nic ketogenicznego po prostu zjeść nie można i na pewno nas z tej ketozy wywali. A tak nie jest. I teraz czas na moje cztery tipy, cztery porady, jak sobie poradzić z jedzeniem na mieście. Po pierwsze, ważny jest wybór restauracji. Może nie jest to najważniejsze, ale jeżeli po prostu wpadniesz do przypadkowego kebaba, czy jakiegoś innego miejsca, typu McDonald's, tam też może być ciężko, to no, nie ma tam tak dużego wyboru. Jeżeli rzeczywiście chcesz zjeść coś dobrego i dobrej jakości, bo to też jakość jest ważna na mieście, to po prostu postaraj się wybrać taką restaurację, która ma troszkę bogatsze menu. Ja nie mówię, że to musi być po prostu top of the top i po prostu gwiazdki Michelin i super drogo. Natomiast warto sprawdzić, czy na przykład w tej restauracji jest menu bezglutenowe. To świadczy o tym, że są oni elastyczni i mogą się też do ciebie dopasować. Więc postaraj się sprawdzić miejsce, do którego się wybierasz. Druga rzecz. Dodawaj tłuszcz do standardowych potraw. Czyli jeżeli bierzesz sobie jakąś potrawę, jakie potrawy możemy sobie wybierać, to o tym będzie na końcu tego filmu, to po prostu poproś o dodatkową porcję tłuszczu. Czyli możesz poprosić, jeżeli na przykład jesz sałatkę, o dodatkową porcję oliwy. Możesz poprosić o dodatkową porcję awokado. Albo chociażby, i to żadna restauracja chyba jeszcze mi nigdy nie odmówiła, jeżeli nawet nie miała tych dwóch pierwszych, masło. Po prostu poproś o masło. Czy jeżeli chcesz, nie wiem, na przykład lubisz jeść majonez, jak mój cudowny małżonek. Może być to też majonez, chociaż uważajmy też z tym majonezem, bo wiadomo, cukier. Ale to są takie opcje, czy jakiekolwiek inne oleje. No ja odradzam branie tutaj jakichś tam roślinnych olejów, które są nienasycone, typu rzepakowy, ale to są takie naprawdę bezpieczne rzeczy, które większość restauracji ma i możesz po prostu mieć taką dodatkową porcję tłuszczu do swojego posiłku. Możesz też poprosić o boczek na przykład, jeżeli akurat jest to takie danie, które go zawiera. Trzecia rzecz to uważaj na dressingi i wszelkiego rodzaju właśnie sosy, niesosy, które są podawane w restauracjach. Już nie mówiąc o tym, że część restauracji po prostu te sosy ma słabej jakości, one nie są zdrowe, są mocno chemiczne, to pod kątem diety ketogenicznej ważne jest dla nas, żeby one nie miały cukru, a bardzo często mają. To, co możesz zrobić, to po prostu pytaj. Obsługa ma obowiązek poinformować Cię, co jest w danym produkcie. I jeżeli nawet by nie chcieli tego zrobić, to powiedz, że po prostu jesteś na takiej diecie, że po prostu jeżeli zjesz cukier, no to oni za to odpowiedzą, tak? Trzeba ich trochę postraszyć. Nie no, nie straszmy kelnerów, bo oni też mają nieraz ciężki z nami żywot. Natomiast po prostu szczerze z nimi porozmawiajmy i powiedzmy, że nam na tym zależy. I jeżeli w danym sosie jest cukier, to po prostu z tego sosu zrezygnujmy i właśnie poprośmy, nie wiem, o oliwę czy coś takiego. Ważne jest, żeby o to pytać przed tym, jak tam ten posiłek podadzą, no bo jeżeli nawet sobie wybierzesz mięso, ale okaże się, czy jakąś rybę, ale okaże się, że już tam kucharz po prostu to polał tym dressingiem, no to może być za późno. Więc pytajmy od razu przy zamawianiu, naprawdę nie wstydźmy się tego, mamy do tego prawo. I czwarta rzecz, z której ja bardzo często korzystam, to zabezpiecz się. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że warto mieć ze sobą po prostu jakąś porcję tłuszczu, którą możemy dodać do posiłku, jeżeli się okaże, że po prostu nie bardzo jesteśmy w stanie to makro sobie przynajmniej jako tako zbilansować, szczególnie przy ketoadaptacji. Ja, jak może część z Was wie, teraz się wyprowadziłam do małego
miasta, bardzo pięknego. Natomiast wcześniej mieszkałam w Warszawie i przez ostatnie 3 lata, jak już mój młodszy syn się w miarę odchował, sporo czasu spędziłam na różnych konferencjach, zjazdach, spotkaniach, śniadaniach biznesowych itd., itd. I ja po prostu, jeżeli na przykład miałam takie śniadanie biznesowe, to zależy na tym, żeby ten mój pierwszy posiłek był taki mocno tłuszczowy, więc miałam taki mały słoiczek szklany, do którego po prostu dawałam sobie te oleje i czasem zdarzyło się, że ktoś na mnie dziwnie patrzył, ale ja zazwyczaj obracałam to w żart i potem się też pojawiały pytania, zaczynały się rozmowy o dietach wysokotłuszczowych, potem pojawiali się nawet czasami nowi klienci, osoby zainteresowane tematem, więc to też jest jakaś tam forma uświadamiania i ja się nie przejmowałam, czy sobie ktoś będzie krzywo patrzył, czy nie. Natomiast to też można zrobić dyskretnie, jeżeli tobie to by przeszkadzało i po prostu ja z takim słoiczkiem sobie chodziłam. Nawet był moment, kiedy jeździłam na konferencję, że miałam taki spieniacz do mleka, w Ikei na przykład można kupić taki, wiecie, taki jakby, no po prostu malutki taki patyczek czy coś tam, to spienia tam, wiecie, to mleko. I ja tego używałam, żeby sobie zrobić kawę kuloodporną. Miałam ze sobą albo energię do kawy, albo właśnie ten słoiczek z olejem. Olej MCT nie polecam Ci do końca, bo on mi się już tyle razy rozlał, że zdecydowanie wtedy lepiej mieć MCT w proszku. No i ja sobie po prostu dodawałam do kawy i miałam po prostu taki zastrzyk tłuszczowej energii w postaci właśnie takiego bulletproofa. Nie musiał mi go nikt tak naprawdę serwować. Więc można sobie po prostu ten tłuszcz ze sobą nosić. Są nawet już też takie, nie wiem czy dostępne w Polsce, trzeba by to sprawdzić, ale wiem, że za granicą można sobie nawet takie szoty na przykład z oleju kokosowego kupować. No ale jeżeli nawet nie możesz tego kupić w Polsce i zawsze to będzie droższe, to po prostu możesz sobie przygotować to w domu i jest okej. No dobrze, ale co w takim razie możemy w tych restauracjach sobie tak naprawdę wybrać? Jeżeli to jest śniadanie, to ja polecam Ci przede wszystkim jajka. Czy to jajecznica z jakimś mięsem, czy z rybą, czy z warzywami, to jest jak najbardziej okej. Fajne są też omlety, natomiast jeśli chodzi o omlety, to musisz uważać i zapytać, czy tam nie ma przypadkiem mąki, bo taki standardowy omlet raczej jest robiony z mąką, ale są też miejsca, które serwują takie omlety, które ja sama robię sobie w domu, czyli z samych jajek albo z dodatkiem ewentualnie jakiegoś sera koziego na przykład. Więc to na pewno jajka są fajną, bezpieczną opcją, żeby zdecydować się na śniadanie w restauracji. Jeśli chodzi o lunche, obiady, kolacje, to potraktujmy to łącznie. Tutaj zawsze dobrą opcją będzie po prostu porcja mięsa, najlepiej tego tłustszego, bądź porcja ryby i do tego warzywa. Wtedy, jeżeli jeszcze masz tą dodatkową porcję tłuszczu, to taki posiłek będzie ketogeniczny, a nawet jeżeli nie doładujesz tak w 100% po prostu tego makro, no to też nie chodzi o to, żeby się mieć tutaj jakąś teraz obsesję na punkcie makro. Jeżeli jesteśmy na adaptacji, no to bardziej trzeba o to dbać, ale to po prostu możesz sobie, nie wiem, mieć potem zjeść bardziej tłuszczowy posiłek, czy wypić kawę kuloodporną, czy po prostu w postaci suplementu ten tłuszcz sobie przyjąć później albo wcześniej. Więc obiad, kolacja, nawet słuchajcie, no idziemy na burgera, można poprosić burgera bez bułki. Są nawet już takie miejsca, gdzie te burgery podają i zamiast bułki na przykład można poprosić sałatę i masz kanapkę z sałaty. No ciężko jeszcze o pieczywo ketogeniczne, chociaż doszły mnie słuchy, że w jednej z znanych restauracji już keto pieczywo zaczynają testować. Ale to jak będę już miała potwierdzone info, to Wam będę dawać znać. Natomiast to naprawdę nie jest trudne, żeby taki posiłek sobie ketogeniczny skomponować. A, no i oczywiście, ja na przykład osobiście nie potrafię za bardzo przyrządzać steków, ale taki po prostu fantastyczny steak, jak sobie zjesz w dobrej knajpie, no to jest idealne po prostu jedzenie na ketozie. Czy niektórzy lubią tatara, więc to są rzeczy, które kucharze naprawdę potrafią fantastycznie przygotować. A my po prostu jemy i nie martwimy się o to, że tam są jakieś węglowodany. Nie, tam jest czyste mięso, dokładamy sobie trochę więcej masełka i super. Sałatki są też zawsze fajnym rozwiązaniem. Można właśnie dodatkową porcję tłuszczu, czy jajko, czy awokado, czy taka sałatka z łososiem, z jakimś właśnie tłustą rybą. To będą fajne wybory. Możemy polać sobie to dodatkową oliwą, też raczej nam jej w restauracji nie odmówią, więc zawsze możemy zjeść taką sałatkę. Ja nawet zamawiałam sushi, tylko sushi bez ryżu. Ja nie znam się na tych wszystkich nazwach, ale naprawdę było dobre, tam było zazwyczaj więcej awokado i takie keto sushi.
Nawet teraz byłam w restauracji, gdzie nie mieli akurat takiego sushi, ale jakby wytłumaczyła pani, o co chodzi, był fantastyczny, jak tam się nazywają ci kucharze? No, w każdym razie ten master chyba, czy jakoś tak. I po prostu przygotował mi właśnie takie ketogeniczne sushi. Nawet nie mówiłam, że chyba muszą je wrzucić do oferty, bo było naprawdę pyszne. A jeżeli zależy ci na tym, żeby po prostu wieczorem na przykład gdzieś wyjść, to fajnie do lampki wytrawnego wina, jeżeli oczywiście jesteś po adaptacji, bo na adaptacji to różnie może się skończyć to wino, może się sprawdzić na przykład deska z serów. I często są na przykład ser, są orzechy i taka przystawka też naprawdę jest jak najbardziej ketogeniczna i można po prostu miło spędzić czas, a przy okazji będąc w restauracji i nie czuć się jak totalny freak, bo wszyscy co siedzą, a ty po prostu siedzisz i tylko gadasz albo słuchasz. Więc wszystko dla ludzi i zawsze możemy sobie znaleźć jakieś rozwiązanie. A, i jeszcze temat kawiarni. Otóż, jeżeli idziemy do kawiarni, to nie jesteśmy skazani wbrew pozorom tylko na wodę. Oczywiście zawsze można wziąć herbatę czy czarną kawę. Przyjęło się, że, znaczy dobrze się przyjęło, że mleko nie jest keto. Mleko ma dość stosunkowo dużo węglowodanów. Natomiast jeżeli nie ma kawy kuloodpornej w danej kawiarni, a ty chcesz się napić kawy, a nie lubisz kawy czarnej americano czy espresso, to też ta ilość mleka no, nie zabije cię, taka mała. Oczywiście, jeżeli weźmiesz po prostu kafę latte czy flat white, no to szczególnie w początkowych jakby miesiącach ketozy, no szału pewnie nie będzie. 100 ml mleka, tłustego mleka, zawiera około 5 g węglowodanów netto. No więc jak jesteś na adaptacji i masz do dyspozycji na cały dzień 20 gramów, nauczyłam się już, gramów węglowodanów, to, no to 5, no to, to już jest całkiem sporo, nie? 1/4. Natomiast jeżeli to Ci się zdarzy raz na czas, to też nie jest tak, że Cię wyrzuci totalnie z ketozy. Zawsze można poprosić o taką po prostu kawę czarną z delikatną ilością, z małą ilością mleka. Natomiast możesz też poprosić o kawę z mlekiem kokosowym czy z mlekiem migdałowym. Ale tutaj też uważaj, bo ja się raz nadziałam w Starbucksie, bo zapytałam, czy to mleko jest niesłodzone. I pan mi powiedział, że tak, niesłodzone. Ale nie wiedział o tym, że jednak słodkie jest. I ja po prostu jak dostałam tą kawę, to poczułam od razu, że to jest bardzo słodkie. Oczywiście mi tam wymienili i dali mi czystą, czarną kawę. Ale po prostu trzeba uważać, bo jeszcze się nie spotkałam, żeby którekolwiek mleko w jakiejś kawiarni nie było słodzone. Właśnie z tych mlek roślinnych. Oczywiście przekąski, jakieś ciastka i tak dalej zazwyczaj w kawiarniach odpadają. Niestety jeszcze mało jest takich keto kawiarni i keto miejsc u nas w Polsce. Ale możesz na przykład, jeżeli możesz sobie kupić orzechy, migdały, często takie przekąski są, więc wtedy fajnie to się sprawdzi do kawy. I ja też mogę Ci polecić chyba dwa miejsca, z których ja w Warszawie korzystałam. To jest na pewno Legal Cakes. W tym momencie mieści się na Mokotowie i tam mają, nie dość, że mają kawę kuloodporną, to nawet jest ciastko jedno, jakieś chyba to coś w stylu Bounty i ono ma naprawdę mało tych węglowodanów, więc już po okresie adaptacji, jak parę razy je zjadłam, jest pyszne, bardzo Wam polecam. Kolejne miejsce to jest Na Lato, taka kawiarnia czy restauracja, też na Mokotowie. Wszystkie fajne miejsca na Mokotowie. Moja uczelnia też była na Mokotowie. I na lato mają kawę kuloodporną i zupełnie przez przypadek się o tym dowiedziałam, bo umówiłam się tam na konsultację i patrzę o Bulletproof. Więc to też jest kolejne miejsce, ale myślę, że jest ich coraz więcej. Więc też jak macie w jakichś swoich miastach takie miejsca, to bardzo chętnie usłyszę, gdzie coś dobrego jest, więc dawajcie znać w komentarzu. A, i jeszcze przypomina mi się lato i często bywałam na Żoliborzu, na przykład w Prochowni Żoliborz i oni tam z kolei pod kątem deserów mają lody syrenka. Zresztą można je też w innych miejscach kupić i te lody syrenka, no do tanich nie należą, ale są pyszne i tam posprawdźcie sobie smaki, już nie pamiętam, chyba czekoladowy jest taki niskowęglowodanowy i też wchodzi, pięknie wchodzi na keto. No, ale to w lecie, teraz już nie ma lodów. Okej, okay, czyli cztery zasady, jeśli chodzi o restaurację. Po pierwsze, zrób research, co to za knajpa, co to za restauracja i wybierz taką, w której wiesz, że będzie większy wybór niż tylko jeden kebab albo frytki. Po drugie,
poproś o dodatkową porcję tłuszczu. Po trzecie, uważaj na sosy, dressingi i po prostu pytaj, zanim zamówisz, czy nie ma tam cukru ukrytego. I po czwarte, zabezpiecz się, czyli możesz zawsze ze sobą zabrać odpowiednią porcję tłuszczu i dodać do swojego posiłku. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam trochę w tych wyborach restauracyjnych i że skorzystacie również z jedzenia na mieście i nie będziecie się tego bać. Chociaż wiadomo, nasza domowa kuchnia zawsze najlepsza, wiemy sami dokładnie, co wsadzamy do garnka. Ale raz na czas spotkania towarzyskie czy wyjście na miasto, żeby coś zjeść, jest jak najbardziej wskazane. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!